Not enough minerals. Identify target! Your forces are under attack. I'm not ready. Halo, 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 halo! Witajcie wszyscy. Tak naprawdę to jest jeszcze wstępniak do nieregularnika, bo dzisiaj mam dla was niespodzianki. Dużo niespodzianek. Pierwsza niespodzianka będzie taka, że jeszcze coś pojawi się tutaj, a właściwie dwie rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym odcinku była zagubiona hydra, która to właśnie odnalazła się ostatnimi czasy i będzie nam od dziś towarzyszyć, dopóki nie zastąpi jej jakieś inne sprytne zwierzątko starcraftowe. Muszę tylko gdzieś ją tu namierzyć. O! Jest hyderka i ona będzie nam towarzyszyć w dzisiejszym nieregularniku, natomiast ja muszę jeszcze przybrać tutaj odpowiednią formę bojową i ubrać się po prostu w odpowiedni strój. Niech moc będzie z wami, natomiast niech moc będzie też ze mną. Nie, jeszcze trochę za duży ten czajnik. O! Dobra! Gotowe! Co wy na to? Zaczynamy w takim razie czwarty nieregularnik StarCrafta 2. Jednostki nasywne, bezpieczne, brak Neural Parasite, jak widzicie na headlinach, zobaczcie, chowam sobie rękę pod hełm, brakło Marszu Imperialnego, ale za to jest Vader, ukryte snajpy, imbamiter dalej wskazuje na Zerga, tak, dalej wskazuje na Zerga, Zergi są niebezpieczne, więc nie zapuszczamy się do lasu. Ktoś pytał, ile kosztuje reklama? Zgrzewka wody z parówek minimum, tudzież paczka karmy dla hyderki. Przechodzimy w takim razie do rzeczy ważnych lub mniej ważnych, które wydarzyły się w ostatnim czasie i wydarzą się w najbliższej przyszłości, jeżeli chodzi o świat StarCrafta. Zaczniemy oczywiście od pseudoreklam własnych, czyli sami się zareklamujemy. Zapraszam wszystkich do dyskusji na fejsie. Ostatnio bardzo dużo ludzi zaczęło tam się wypowiadać, co jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem i wielkie dzięki, bo taki feedback to jest po prostu to, na co czekamy. Wiem, że nie lubicie naszego forum, ale przynajmniej na fejsie sporo osób się wypowiada. Jeżeli ktoś jeszcze nie kontroluje naszego Face'a SC2TV, tak to się zowie, zresztą wygląda to takoż, zobaczcie, była nawet ankieta o to, co chcecie dzisiaj zobaczyć, wygrało nieregularnik oraz NVP, 50 głosów otrzymało, także jest nieźle, poza tym nie ukrywam, że liczę, że te 1000 osób kiedyś osiągniemy i nawet już powoli się do tego szykuję. Kolejna rzecz bardzo, bardzo ważna, imprezy StarCraftowo-lanowe, które będziemy mieli w najbliższym czasie, już w czwartek, to nie jest jeszcze LAN, ale druga tura kwalifikacji związana z ESWC, czyli jak to szło, żebym teraz nie zapeszył. Ekstremalny StarCraft, wypasieni kasterzy, taka impreza się odbywa. Morglum i Zed będą streamować drugą turę już ten czwartek, ale z tej tury będzie LAN 24 września w Multikinie w Złotych Tarasach. To prawda nie na tej wielkiej sali, ale będzie można podejść i pewnie się spotkać.
chociaż to jest jeszcze do potwierdzenia, więc 24 września, pierwsza data, którą pamiętajcie. Jeżeli ktoś jest z Poznania i okolic, to 17 września, czyli już ta sobota. Popatrzcie, jak fajnie się składa. W Poznaniu finały MSI, 8 zawodników spotka się tam. Przepraszam, bez bicia, nie pamiętam dokładnie, którzy wygrali. Z tutaj pewnie by mnie skarcił. Natomiast będzie ten finał tam na miejscu się odbywał. Pozwólcie, że wbiję na stronę cybersportu, może tutaj na szybko, powinienem w zasadzie był to wcześniej otworzyć, ale info na temat tego finału, tego MSI-u. No nie ma, nieważne. W każdym razie w Poznaniu w sobotę, więc to byłoby 17, 24 mamy ESWC, a ostatni dzień września to początek cyberfestiwalu, który widzicie tutaj na streamie w okienku. Ja aż sobie tutaj powiększę delikatnie, bo tej nazwy nie pamiętam. Cyber Sport Games Festival w Łodzi, właśnie tak to się nazywa. Ja tam będę w piątek wieczorem najprawdopodobniej. Dwa dni ze StarCraftem w piątek, chyba że w piątek też będzie StarCraft, aktualnie chyba jeszcze nie ma. Więc będzie to się wszystko tam odbywało. Przy okazji obiecuję, że będzie pierwsza edycja StarCraft po zmroku. Będzie to wydanie dla zamkniętych, zaproszonych, uprzywilejowanych osób, które zostaną na noc na konstrukcie. Będą piły wodę z parówek i występowały przed kamerą, grając StarCrafta, wypełniając różne dziwne zadania, bądź też będą zlecały mnie różne dziwne zadania. Więc Łódź, o pierwszy weekend października, bądźcie tam. To najbliższe eventy offline'owe, które na nas czekają. Teraz mniej ważne rzeczy, część dalsza. Patch 1.4 w pełni. Przy okazji warto zauważyć, że mamy możliwość testowania Public Test Realm. Ja pozwólcie teraz, że przejdę na głos zergowy i podpowiem i powiem może to, co się tutaj zadziało. No więc wygląda to tak, że... A, tego się chyba nikt nie spodziewał. Wygląda to tak, że Zerg dostaje nieprzewidzianego nietoperza nerfbata, nie polegającego na tym, że infestory nie będą już mogły targetować Neural Parasite'em masywnych jednostek. Śpieszę i wyjaśniam. Thor, Battlecruiser, Ultralis, Broodlord, Archon, Colossus Carrier, Mothership, to są te duże... Mothership, przepraszam, powinienem był powiedzieć. To są te duże jednostki, których już teraz nie będzie można łapać na te wysięgniki z infestorów i kontrolować. Wracam do swojej normalnej Stasi. Niemniej jednak zmiana jeszcze nie jest potwierdzona. Zobaczymy, na co ona się przełoży i czy to rzeczywiście wejdzie. Więc pamiętamy, dodatkowe zmiany do patcha 1.4.0 jeszcze w trakcie i Europejczycy mogą już teraz grać na public test serwerze. Przechodząc dalej, a właściwie wracając na polskie podwórko, polska Wikipedia StarCrafta powstaje. Przyznam się szczerze, że patrzę na to z zazdrością, bo sam kiedyś myślałem nad zrobieniem tego projektu, ale że cały czas nie mam czasu, no to się nie udało. Niemniej jednak Private Training House po raz kolejny zaskakuje bardzo pozytywnie. Otwierając tą Wikipedię, polecamy private.h.pl, private. h.pl i tam znajdziecie tą polską Wikipedię StarCrafta, która bazuje, i to jest się chwali, na Liquidpedii, czyli największej skarbnicy wiedzy o StarCrafcie, jaka powstała. Więc brawo, brawo dla chłopaków, dla samozaparcie, popieramy takie inicjatywy. Kolejna rzecz, może nie związana z StarCraftem, beta Diablo 3 już trwa. Mam nadzieję, że trzymacie kciuki za to, żeby StarCraft2TV.pl i jego ekipa dostała klucze, żeby mogli wam pokazać, na czym polega rzezanie w Diablo 3. Z kolejnych rzeczy ważnych lub mniej ważniejszych. Turnieje małe i duże. Tarson wygrał Go, finał miesiąca oczywiście ostatnio było streamowane. Nercio wygrał Go for Resetu numer 130. A my przechodzimy teraz do ciekawej aplikacji, która pojawiła się nie tak dawno na rynku. StarCraft 2 Manager. Myślę, że jeżeli teraz ktoś się zapyta, co to jest, to na kanale powinno co najmniej kilka osób zaproponować linka do tej aplikacji. Więc StarCraft 2 Manager jest to browserówka, czyli przeglądarkowa gra oparta na prowadzeniu
Realia Świata StarCrafta, prowadzimy sobie pro team i tym pro teamem sobie dowodzimy, rządzimy, karcimy i tak dalej. Ale jak już jesteśmy na pro teamach, to przejdźmy może troszkę na Koreę, bo tutaj dwie ciekawe informacje. Przede wszystkim, jeżeli ktoś zna Kaldora w Polsce, na Network szczególnie czasami pojawiało się pod ksywką Łysy, niemiecki komentator, będzie komentował GSL, jedzie do Korei, więc gratulacje dla pana Kaldora. StarCraft 2TV.pl niestety nie wybiera się jeszcze do Korei, ale może to i lepiej. Nie wiem, co na to te lepsze połowy, przynajmniej tych, którzy je mają, z ekipy StarCraft 2TV.pl. Na razie zostajemy w Polsce i będziemy dalej denerwować was i przeszkadzać. Ale druga informacja równie ciekawa, jeżeli chodzi o Koreę, jest taka, że Grubi, który de facto w prywatnej opinii Dartha Morgluma nie jest tak wybitnym graczem, ale za to jest doskonałą marką, która sprzedaje się, ba, Warcraft 3 w Korei, tam dziewczyny piszczą na widok Grubiego, więc jedzie do Korei, będzie trenował co najmniej na miesiąc i z tego co wiem, będzie startował Code A, będzie sobie tam grał. Śmieszne rzeczy miały być, ale śmieszną rzeczą na pewno jest wywiad Uszata ze Strelokiem, do którego linka podrzucę wam teraz na Irca. Myślę, że wam się to będzie podobało. Więc jak ktoś nie był na EBI, to może zobaczyć, jak wyglądało to w ogóle od drugiej strony. I tam można było zobaczyć również mnie podsłuchującego Karmaka, kiedy robił ten wywiad. Czy są jeszcze jakieś informacje, które chciałem powiedzieć? Tak, tutaj Proxy podpowiada. Dreamhack Valencia Invitational, dzięki uprzejmości StarCraft2.net.pl, na której stronie to właśnie, że jestem. Zerknijmy, kto tam będzie grał. Oczywiście wielka żałość nastąpiła w moim sercu, bo nie ma Polaków. Przy okazji warto zauważyć, że również MLG będzie robiło coś takiego europejskiego. Zaraz do tego przejdziemy, ale teraz Dreamhack Invitational. Lucifer. Tu duża niespodzianka, gracz, który chyba przestał się uczyć, żeby znowu trochę przynerdować, nie chcę używać brzydkich słów, ale on, no, doskonały gracz Warcrafta 3 oczywiście i zaprezentował się bardzo ciekawie ostatnio, nie pamiętam na którym turnieju, wybaczcie, moja pamięć krótka jest, więc Lucifron, Rain z Korei, Hero z Korei, Torzain, Dongraegu, tak to się czyta, Idrahak i Naniła. Jeżeli ktoś się zastanawia, kto to jest Dongraegu, StarCraft2.net.pl podpowiada nam. Chyba najmocniejszy ze wszystkich zaproszonych graczy. All Kill w GSTL, czyli tej koreańskiej lidze, pro teamów. O, tak, powinienem był powiedzieć. Dobrze. Jest, NSL grupy. Czy to jest to? Nie, to nie jest to. No nieważne, czyli nie ma tutaj tej informacji. Niemniej jednak MLG, tfu, no i źle spojrzałem. Powinienem był zrobić to tak, więc zaraz szybciutko skoczymy jeszcze raz na NW. Wpiszemy sobie MLG, wciśniemy press button. MLG Global StarCraft 2 Invitational. To jest chyba to. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o Północną Amerykę, Idra, Kiwikaki, Slush, Seth, Tyler, Major, Destiny in Control, Destiny, tak, chyba też za samą bycie super fan, super gwiazdą. Korea, MMA, MVP, Lozira, Boxer, Puma, Hero, Bomber, Koka. Natomiast Europa, Naniwa, Show, Red High Pro, Torzain, Whitera, Jinro, Sase będą grali. Jak to wszystko ma wyglądać? Będą pojedynkowali się między sobą i najlepsi będą zaproszeni na do Providence, MLG National Championship, Providence, Rhode Island, do 18 listopada. No boli tutaj troszkę brak many, tu też czujesz nercia, ale ktoś tam sprytnie w komentarzu wykombinował, że najprawdopodobniej są to wszyscy zawodnicy, którzy kiedykolwiek grali w MLG za Europejczyków i oni tamże zostali zaproszeni. Co jeszcze powinienem wam powiedzieć? Różne myśli tutaj po głowie mi się pałętają na temat tego, co chciałem wam powiedzieć jeszcze w tym nieregularniku. Dajcie mi chwilę tutaj. O właśnie. Czy coś jeszcze miałem wam powiedzieć? Czy to już jest tak naprawdę wszystko, co na dzisiaj jest przygotowane? Poznań Game Zone 2011, może jeszcze warto o tym wspomnieć, jest projekt powstający duży
duży, duży evencik w Poznaniu, który w grudniu będzie się odbywał. Na razie będziemy się przyglądać temu z zaciekawieniem, zobaczymy, co się okaże. Natomiast przy okazji znalazłem temat tego, kto... No nie ma tutaj informacji. No więc niestety nie sprawdzę to. Słuchajcie, więc to są te rzeczy ważne i mniej ważne ze świata StarCrafta 2. Zapraszam was wszystkich jeszcze raz na jutro, w środę. Jeszcze jestem niezdecydowany dokładnie, co się będzie działo. W czwartek mamy drugą turę ESWC. Przypominam, nasz kanał na fejsie SC2TV, wpisany w wyszukiwarkę na Facebooku, wyrzuca nas. Mam nadzieję, że zbliżymy się kiedyś do magicznej liczby 1000. Mam nadzieję również, że nie będzie... O, widzę, że tutaj Froxy pomagają. Tarson Indie, Funka i The Fresh One, Sodom, Dystar, Druzdil, Forte jeszcze chyba. To są ci, którzy zakwalifikowali się do Poznania. Dzięki bardzo, Proxy. Więc słuchajcie, jeszcze raz. SC2TV na fejsie. Na YouTubie mamy kanał StarCraft2TV.pl. Zresztą jak widać, to w miejscu na twoją reklamę StarCraft2TV.pl. Zbliżamy się do 1200 fanów. Duże podziękowania, jak to w imieniu Vadera składa Ismorglum. No i słuchajcie, tym samym wygląda na to, że ten nieregularnik powolutku dobiegł nam już końca, bo nie ma co wijać w bawełnę i szukać jakichś magicznych rzeczy, o których moglibyśmy tutaj mówić bez końca. Ja ze swojej strony wielkie podziękowania dla was wszystkich w takim razie za dziś. O, widzę, że ktoś tutaj jeszcze wspomniał o Terran.pl, tak, oczywiście Raven zapostował tam news oficjalnie kończący ten projekt, więc teraz już nie ma prawa nikt się zastanawiać, co się działo, jak się to zakończyło i co i jak, gdzie, dlaczego. Raven jest już teraz szczęśliwym mężem, jego Kasia jest szczęśliwą żoną, więc wszystko bardzo ładnie im się udało, ja dalej chowam ręce pod hełm. Wiem, że były jeszcze wyzwania do Poltimu, wiem, że Druzdil wygrał ze Sliderem bardzo ładnie, więc było nieźle. Słuchajcie, tym samym w takim razie będziemy domykali ten kolejny odcinek nieregularnika. Nie ma co przeciągać, zaraz muszę ładować przecież wszystko na YouTube'a. Nadmieniam tu jeszcze za Proxym o Poltimie B, który powstaje, ale to trzeba oczywiście wejść na stronę polteam.pl i tam zobaczyć. Zaraz wam ten adres podam i pokażę, jak to wszystko wygląda. pol-team.pl. Jest taki właśnie projekt, żeby stworzyć tą drugą reprezentację. Z tego co wiem, nie wszyscy gracze są chętni, ale widocznie nie oszukujmy się, jest zapotrzebowanie, mamy dużo utalentowanych graczy, ten Poltim B zawsze był, przynajmniej w Brudłorze, takim miejscem, z którego wychodzili gracze wyżej i rozwijali się. No cóż, StarCraft 2 póki co jest na tyle nietypowo, przynajmniej podchodzi do tych rozgrywek międzynarodowych, nie ma tam kasy, gracze się przyzwyczaili bardzo do tego, że grają za pieniążki, że grają za realne profity, benefity dla siebie, więc nie chcą za bardzo reprezentować swoich krajów, nie są też te rozgrywki tak rozwijane. Zobaczymy, czy zmieni się to w przyszłości, jak to nastąpi, to wszystko jeszcze przed nami, a ja w takim razie żegnam się już z wami, bo powoli dochodzi 22.21, a to oznacza, że nieregularnik się kończy, pamiętajcie o karmie dla hydry, można je przesyłać, numer konta podamy później. Żegna się już z wami w takim razie Marcin Ismorglum Lelątko. Zapraszam już jutro na kolejną relację live w naszym wykonaniu. No i teraz jeszcze szukam dla was jakiejś tutaj sympatycznej muzyki. Zresztą, o, już wiem. Coś takiego się ostatnio pojawiło jak Terran Theme na pianinku, które bardzo mnie ujęło, bo jest sympatyczne. Więc posłuchajmy sobie tego na zamknięcie już. Ja wyłączam mikrofon. Żegnam się z wami wszystkimi. Będę jeszcze chwilę dostępny na IRC-u, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to można się do mnie odezwać w tym momencie. A póki co, nieregularnik dobiega końca. Pozdro, poćwicz.